Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 6 u mnie na kanale i słuchajcie, mamy to. Najnowsza aktualizacja, która wprowadza dwie nowe mapy, z czego jedna jest szczególnie wymagająca. I w tym miejscu w ramach rekompensaty, ponieważ ta aktualizacja pojawiła się już wczoraj, a ja wczoraj nie wrzuciłem filmiku z Bloonsów, to dzisiaj na kanale będą dwa odcinki właśnie z tej aktualizacji. Pierwszy wrzucam o godzinie 15, drugi wrzucę prawdopodobnie około godziny 18:19 i mam do was małą prośbę, ponieważ mówiąc szczerze, nie opłaca mi się zazwyczaj wrzucać dwóch filmów jednego dnia, więc fajnie by było, jeżeli po prostu podboostujecie ten film aktywnością. Także dziękuję po prostu za wszystkie łapki w górę, bo zazwyczaj jest tak, że jak wrzucam dwa filmy jednego dnia, to jakby jeden z tych filmów zjada część wyświetleń tego poprzedniego. Tak bym to powiedział. Więc jeszcze raz dzięki za wsparcie w postaci po prostu aktywności pod tym filmem. Co? Ja nie przedłużam, bo jest naprawdę sporo do omówienia, sporo do pokazania. Przejdźmy sobie do gry. A, no i jeszcze zanim to chciałem was zaprosić na stronę partnera tego kanału, czyli G2A. Link do stronki macie w opisie, także jeżeli macie ochotę, to sobie zajrzyjcie, a być może uda wam się upolować jakąś fajną grę po korzystnej cenie. Event Ended to nie jest nic z najnowszej aktualizacji, to jest ten event, jaki się gra w tych teamach tak zwanych, także to jak nie wiecie, co to jest, to dajcie znać w komentarzu, to może na ten temat też nagram film, chociaż, bo w sumie nawet sporo Monkey Money można na tym zarobić i Insta Małpek, ej, faktycznie dużo tego podostawałem. Mamy tą informację, której tyczy się ten odcinek w każdym razie, czyli update 35. New Year, New Update, nowy rok, nowa aktualizacja. No i tak, co w tej aktualizacji? Najważniejsze tak naprawdę są dwie nowe mapy. Na tym odcinku nie będę mówił nic o zmianach dotyczących balansu. Jeśli chodzi o balans, czyli o zmiany w statystykach jednostek, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ja tutaj chciałem kupić tego nowego skina do Pata. Jest to taki Pat, trochę mi się z Godzillą kojarzy, no taki, znaczy z Godzillą. Tak, z Godzillą. Przez chwilę powiedziałem Godzillą, a w mojej głowie pojawił się King Kong i pomyślałem sobie, nie no, King Kong to taka bardziej małpa, a tu jest bardziej dinozaur, ale nie, Godzilla to dinozaur. No nieważne, bo strasznie odbiegam, strasznie wiecie, gdzieś tam z tematu zboczyłem. Middle of the Road jest to mapka, którą zagramy na tym odcinku, natomiast na kolejnym, który pojawi się dzisiaj, zagramy mapkę z poziomu Expert o nazwie Dark Dungeons. Jeżeli uważnie śledzicie moje filmy, to ja wam tę mapkę już pokazywałem, jakby ja wiedziałem, że ona się pojawi. W sumie wiedziałem to już miesiąc temu, więc jeżeli uważnie śledzicie moje filmy, kto uważnie ogląda, ten wie, że ja o tej mapce już mówiłem i wiedziałem, że taka mapka będzie. Także na tym odcinku gramy Middle of the Road, jest to mapka z poziomu trudności Beginner, no i przy okazji myślę, że wypadałoby się wytłumaczyć, dlaczego odcinku nie było wczoraj. W ogóle, dla mnie mówienie, ha, mam double cache mode'a. Dobra, zostawimy Double Cache Mode'a, natomiast na tej mapce z poziomu Expert go wyłączę. Tak zrobimy. Bo tę mapkę z poziomu trudności Beginner to i tak przejdę, nie oszukujmy się. Czy z Double Cache Mode'em, czy bez, to i tak ją przejdę. Natomiast na tej mapce z poziomu Expert sobie go wyłączymy i zagramy jakieś wyzwanie. Okej, tutaj jest dosyć długa mapka, natomiast... tu nie można stawiać jednostek, więc nie jest aż taka super, super łatwa. No ale wiadomo, że mimo tego jakichś większych problemów nie powinniśmy mieć. Bo... O właśnie, ja bym postawił na przykład pata tutaj. I potem postawimy jeszcze coś na wodzie. I wiecie, ten pat z killem będzie wzmacniał tę jednostkę na wodzie. To będzie całkiem spoko, możemy tak zrobić. No, z Double Cache Mode'em Golda będziemy mieli mnóstwo. No niestety z tego co widzę, ten pat będzie atakował dopiero te balony, które... Aha, muszę włączyć w ogóle autostart. Te balony, które dopiero, wiecie, przejdą tutaj i będą już na odwrocie. Dopiero, bo widzę, że nie ma zasięgu na tę górną ścieżkę, jakby o... W tym momencie dopiero atakuje, spoko, no nic, nie ma tego złego. Chciałem się wytłumaczyć, dlaczego wczoraj nie było odcinka. W ogóle mówienie datami dla mnie jest strasznie problematyczne, ponieważ ja ten odcinek nagrywam dla was w czwartek, czyli w dzień, kiedy aktualizacja się pojawiła, natomiast wiem, że wrzucę go w piątek. Dlaczego więc odcinek nie pojawił się w czwartek? No to już tutaj tłumaczę, słuchajcie. Część z was to wie, część nie, dlatego też chciałem to jeszcze raz może powtórzyć. Pracuję normalnie na pełen etat, pracuję od godziny 9 do godziny 17, no i po prostu aktualizacja pojawiła się w czwartek, ja tak patrzę na telefon przed rozpoczęciem pracy, tam o 8 coś patrzę na telefon i widzę, aha, jest aktualizacja.
Czy może później w przerwie spojrzałem? No już nie pamiętam. W każdym razie tak patrzę, aha, jest aktualizacja. No ale najszybciej, kiedy mogłem ją nagrać, to po pracy, czyli o godzinie 17. A już wtedy, zanim bym zmontował ten film i tak dalej, to film byłbym w stanie wrzucić najszybciej pewnie około godziny 19-20. Więc stwierdziłem, że to nie ma większego sensu. No i nawet, a nawet, nawet o tej godzinie to by nie było dla mnie możliwe, ponieważ... jakby dzień wcześniej, znaczy umówiłem się z kumplem na siłownię, więc od razu po zakończeniu pracy o 17 poleciałem na siłownię i wróciłem teraz. Teraz, czyli dla mnie jest w tym momencie 20:30 w czwartek. No więc po prostu, ja bardzo często w ogóle tak robię, że nagrywam film, dzień przed jego publikacją. Prawie zawsze tak robię, że nagrywam film dzień przed publikacją, no bo wiecie, tak mówię, jeżeli pracuję w godzinach 9-17, a wrzucam filmy o 15, no to nie mam innego wyboru. Także tutaj chciałem, powiedzmy, to wyjaśnić. Uwierzcie mi, naprawdę bardzo chciałbym wrzucić ten film w dniu, kiedy aktualizacja się pojawiła. No ale niestety, praca, no YouTube nie jest moją pracą, więc... nie mogę się poświęcać na 100%, pracuję poza YouTube'em, pracuję na pełen etat, poza tym zajmuję się też innymi rzeczami, tak jak mówię, staram się gdzieś tam dbać o siebie, chodzę regularnie na siłownię, a przynajmniej próbuję regularnie chodzić na siłownię, więc no, czasami tak bywa, nie? Czasami tak bywa, że po prostu tego czasu nie ma, także trochę mnie nie ukrywam też za, jakby rozumiem komentarze, bo wczoraj wrzuciłem filmik sponsorowany z Shakes and Fidget i widziałem tam sporo komentarzy, że szkoda, że nie Bloonsy, że dlaczego Bloonsów nie wrzuciłem, no trochę się zasmuciłem, bo po prostu uwierzcie mi, wrzuciłbym gdybym mógł, ale no po prostu nie, no nie było szans, że... Czy to nie jest droższe? To jest dużo droższe, Banana Plantation. Nie, bo my na hardzie gramy, a nie na medium. Ja mam to przyzwyczajenie cen z poziomu trudności medium, bo zawsze gram, wiecie, bossa zawsze się gra na medium. I po prostu mam, wiecie, takie przyzwyczajenie, że ceny są, wiecie, mam głowę przestawioną na te ceny z poziomu trudności medium, po prostu. Dlatego no, spodziewałem się niższej ceny, tak, bo na medium mamy niższe ceny niż na hardzie. Oj, i to zdecydowanie, bo tu mamy 20 tysięcy golda. Tyle kosztuje ten. Może tyle kosztuje ten czwarty tier. Może opowiem trochę o mapie. Mapa mi się mega podoba. Kojarzy mi się z takim odcinkiem... Ja generalnie lubię taki westernowy klimacik, więc jak najbardziej mapka do mnie przemawia. Kojarzy mi się taki odcinek Scooby-Doo. Kiedyś oglądałem, chyba co nowego u Scoobiego, bo wiecie, Scooby-Doo ma kilka serii, tak? Ta najstarsza to jest chyba Gdzie jesteś Scooby-Doo, taka też stara, ale no nie aż tak stara jak Gdzie jesteś Scooby-Doo, to chyba jest co nowego u Scoobiego właśnie. Ja tego sporo oglądałem jako dzieciak i pamiętam, że tam właśnie, był taki odcinek, że... oni właśnie do takiego miasteczka przyjeżdżali, czy coś takiego, i tam byli właśnie niby jacyś tacy, nie pamiętam właśnie o co chodziło, jacyś tacy kowboje, i oni okazali się potem robotami, coś takiego, jakieś takie dziwne, to słabo pamiętam, ale jak ktoś to oglądał, to na pewno kojarzy, o co mi chodzi. No i w każdym razie takie westernowe, wiecie, ten wiatraczek tutaj i tak dalej, westernowe miasteczko bardzo dobrze się kojarzy, znaczy bardzo dobrze się kojarzy, no tak jakoś... Podoba mi się ta mapa, po prostu podoba mi się ta mapa. Takie miasteczko na pustkowiu, łatwa, przyjemna mapa. Chętnie bym na niej bossa zagrał. Boss na tej mapce byłby super. W ogóle właśnie też sobie pomyślałem, że fajnie by było wrzucić dwa filmy z tej aktualizacji w piątek, ponieważ w sobotę już bym chciał wrzucić film z bossa. Także no, w sobotę boss się pojawi, no i w sobotę chciałbym film z bossa wrzucić. I ktoś powie, no to musiałbym nagrać w sobotę i wrzucić w sobotę. No, jeśli chodzi o weekend, to nie ma takiego problemu, o którym mówiłem wcześniej, nie? Czyli jeśli chodzi o weekend, to tak, zdarza mi się nagrywać w ten sam dzień, co wrzucać. Natomiast jeśli chodzi o tydzień, tak normalnie... A mogę... A, tak czułem. Nie, no to jest broken. I to jeszcze tu jest miejsce nawet na alchemika. To w ogóle tu wystarczy postawić jakiegoś Elite Defendera i macie wygraną gierkę, nie? A nie, bo on nie widzi camo. Okej, no to jest problem. Widziałby camo, gdybym go ulepszył. A, alchemika? Nie da się na górze postawić. A da się jeszcze jednego snajpera na górę postawić? Nie, to nie jest na górę, zobaczcie. Nie, na górze da się chyba tylko jedną jednostkę postawić.
Ale alchemik chyba i tak może wrzucać buffy w niego. No jakieś Monkey Village tutaj. Pyk, widzenie camo, bigger radius, szybszy atak. Zwiększony speed attack i mamy totalnie, wiecie, w tym momencie po problemie. W tym momencie to już przeszliśmy ten poziom. Tak naprawdę mówię, na ekspercką mapkę, dzisiaj też będzie z tego odcinek, tak jak mówiłem, 18 albo 19, nie wiem o której godzinie, ale i tak nagram go jeszcze dzisiaj, więc nie ma to dla mnie większego znaczenia, natomiast chyba o 18 będzie jeszcze ta ekspercka mapa i na niej wyłączymy sobie Double Cash Mode. Jestem ciekaw, jak mi pójdzie. Ona podobno z tego, co widziałem, będzie bardzo, bardzo wymagająca, natomiast tak jak mówię, no zobaczymy. W ogóle muszę też się przyjrzeć zmianom, jeśli chodzi o balanse właśnie w jednostkach, czyli o, wiecie, jakieś różnice, balans postaci dla osób, które może nie wiedzą. Myślę, że większość to wie, ale może jest ktoś, kto nie wie. To jest na przykład, jak twórcy stwierdzają, że jakaś jednostka jest za słaba i dodają jej na przykład plus 1 obrażenia albo coś takiego, nie? To wtedy mówimy o czymś takim jak balans, czyli na przykład plus 1 obrażeń do no nie wiem do czego, plus do zwykłego ataku, nie? Czyli po prostu jednostka, która była do tej pory za słaba, jest wzmacniana przez twórców po to, żeby była grywalna. I z tego, co widziałem, tych zmian w balansie jest sporo, ale nie chcę poruszać tego tematu na tym odcinku. A dobra, przecież mam to otwarte na drugim monitorze. Mogę poruszyć ten temat. Widzę, że Dart Małpka jest zboostowana, z tego co się orientuję. I tutaj mamy nawet mega dobry boost na Ultra Juggernauta, plus 20 obrażeń do lidów. To może być mega dobre na Dread Bluna. Jestem właśnie bardzo ciekaw, jak ten bonusowy damage będzie na Dread Blunie. Na Dread Blue nie działał i widzę, że Monkey Fan Club, czyli skill Dart Małpki, jest, już teraz jest nieograniczony do 10 jednostek. Czyli chyba tyle Dart Małpek, ile postawicie, tyle możecie mieć super małpek po odpaleniu Monkey Fan Clubu. Brzmi mega OP, ale no jestem ciekaw właśnie, jak to będzie w praktyce wyglądać. Natomiast brzmi to całkiem OP. Czekajcie, czy ja mogę tu postawić nie Monkey Village, tylko Spike Factory? Wiecie, co ja chcę zrobić? Ja bym chciał bardzo postawić Spike Factory na... Dobra, ulepszmy sobie tak. W sumie... O, jakiś SMS mi przyszedł. Co to mi przyszło? Zaraz sprawdzimy. A, nic mi nie przyszło. Ja mam po prostu włączony internet i przyszedł mi e-mail na telefon. No w każdym razie, ja bym bardzo chciał... Czekajcie, chciałem postawić Spike Factory pod górną ścieżkę. Bo to było ciekawe, tylko te Spike Minesy są dosyć drogie. Natomiast jeśli chodzi, jak kupimy tego skilla, a już go kupiliśmy, to w tym momencie tak naprawdę wygraliśmy. Już raczej poradzimy sobie z rundą 63. W ogóle głupio się czuję, grając z tym Double Cash Mode'em. Powinienem go wyłączyć, byłoby chociaż trochę trudniej, no ale tak jak mówię, na tym zasadniczym wyzwaniu go wyłączę, tak? Czyli na tym... Dobra, a ja bym chciał na przykład sobie pod to pójść. Okej, i dajmy target independent. 61. runda póki co. O, ja mam taki skin, zobaczcie, że takie pisanki wyskakują. Dobra, czekajcie, zajrzę sobie jeszcze na te patch note'y. Co tam ciekawego? Tak, wiecie, szukam, na pewno bardziej szczegółowo będę to omawiał w trakcie grania po prostu. Okej, boost dostał 5. tier tutaj, tej środkowej ścieżki. Jest większy splash, czyli jakby jest większy rozprysk tego ataku, czy coś takiego. Jak, w sensie, wiecie, bo to jest taka umiejętność, która może ja ulepszę pod górną ścieżkę, żeby mieć zasięg innych wież. Która strzela tak jakby z takiego moździerza, nie? No akurat nie mogę wam pokazać, bo Elite Defender wszystko niszczy w tym momencie. Ale no wiecie, o co chodzi. Ona jakby atakuje, o teraz, z takiego moździerza. I z tego, co rozumiem, to... Będziemy mieli zwiększony rozprysk, tak jakby. Czyli zwiększony jakby... nie, że zasięg ataku, tylko obszar atakowania? Na 5. tierze? Coś takiego. Okej, a tutaj... Aha! A to jest ciekawe, ale to o tym nagram osobny film. No nerf na paragon do samolotu. Przeczytałem właśnie, że będzie synergia pierwsza między paragonami.
Czyli, że jeden paragon będzie wzmacniał inny. O tym chcę koniecznie nagrać, to już widzę. Ale to bardziej szczegółowo, nie musicie się martwić, ja na pewno na bossach będę poruszał te tematy, tak jak mówię, jakoś bardziej szczegółowo. Dobra, w ogóle w tym momencie jak ja sprzedam farmy i tak dalej, no... Łatwo, no łatwo, no wygrany jest ten meczyk. No nie ma co oszukiwać, no wygrany. No może nie mamy tych spike mindsów, ale myślę, że i tak problemu większego nie będzie. A wezmę sobie to ulepszenie, pewnie, że tak. Co się teraz dzieje? To jakby przez chwilę nic nie wylatywało, nie? O, już myślałem, że... A, nie miałem zbustowanego maksymalnie tego snajpera. Możemy pójść pod, nie wiem, Homeland Defense jeszcze, jakbym bardzo chciał, jak dozbieram, ale... No mówię, moim zdaniem to jest z automatu wygrana gierka. No nic się tutaj nie przebije przez taką defensywę. Chociaż może Zom, ale Zom chyba jest one-shotowany przez tego skilla. Przynajmniej tak jest w Blunt Tower Defense Battles 2. Muszę sprawdzić, czy tutaj tak jest, ale chyba tak jest, nie? Chyba tak jest. Zobaczmy opis tego skilla. Jest tak, czy nie? A, no nie widać. No okej. Okay. No to się dowiemy. To się dowiemy najwyżej, o ile te dwie wieżyczki nie zniszczą Zomga znacznie wcześniej. No więc wracając jeszcze do tematu, dlaczego nie było odcinka właśnie w dniu aktualizacji, no to w skrócie, po prostu pracuję i nie miałem czasu jakby kiedy go nagrać. Obudziłem się, widzę, że jest aktualizacja, najszybciej mogłem usiąść o 17, czyli po momencie, kiedy skończyłem pracę, a i tak musiałbym wtedy wystawić kumpla, z którym się ugadałem i tak wrzuciłbym wtedy materiał o 19 albo o 20, a moje statystyki YouTube'owe podpowiadają mi, że najwięcej z was ogląda filmy po południu albo wczesnym wieczorem. Także nawet mi się specjalnie nie opłacało, by wrzucać o takiej godzinie, także... no. Także no, to tak słowem wytłumaczenia. Słowem wytłumaczenia. Czy ja bym nie chciał na przykład... sprzedajmy sobie te jednostki wszystkie, a sprzedam sobie to pewnie i wezmę Homeland Defense. Wydaje mi się, że Elite Defender sam w ogóle wystarczy. Okej, to są regrowy. To może być trudniejsze, natomiast... No dokładnie, wlatują w zasięg. Tutaj się pojawiają. No jak wpadają w zasięg te jednostki, to... Dobra, dawaj Homeland Defense. Zboostujemy jeszcze tego. Elite Defendera. No i mamy Zomga. 3, 2, 1. Tyk. One-shotuje, dobrze pamiętałem. 220 golda, no. Rewelacji nie dostaliśmy za to. Wyłączam Double Cash Mode'a, bo następny odcinek będzie na trudniejszej mapce. Natomiast Big Blunts, okej. Okay. Nie mam pojęcia, co to za challenge. Natomiast wiem, że mogę teraz ustawić, żeby... Z tym sobie też kiedyś zagramy. Żeby balony były po prostu mega olbrzymie. Wiem, że teraz mogę coś takiego ustawić. Natomiast... ja wam jeszcze tylko pokażę, jak ta mapka się prezentuje, którą będziemy jeszcze dzisiaj grali, tak jak wspominałem. Dark Dungeons, tak wygląda. No, przemocarnie, na hardzie 800. W sumie zobaczmy, jak tu lecą balony. Zobaczmy na easy, jak tu lecą balony. Dawajcie, dawaj mi tę mapę. Okej, okay, 3 wyjścia, tak? Czy nie 3? Bo teraz widzę 3, ale... Ale tu jeszcze jest jakieś, nie? Jakaś ścieżka. Czy tutaj będą moaby leciały? Nie jest aż taka trudna? Znaczy... Okej, okay, no... Macie 3 osobne sektory. Dobra, będziemy myśleli. No hard będzie trudny na tej mapie. Harda pewnie nie zrobię. Harda pewnie nie zrobię. Nie wiem, na przykład właśnie, jak moab tu wylatuje. To by było dosyć ważne. No nic, ale to sprawdzimy w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. No i cóż, mam nadzieję, że jesteście zahajpowani na nowy update, tak jak ja. Bo ja jestem mega. Trzymajcie się ciepło. No i do dzisiaj. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj wpadniecie na kanał. Cześć!